Ej, przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. A, ale wpierw... Za potęgę... Ta. Jestem gotów do przystąpienia do piątego kręgu. Dobrze. Wprowadzę cię w arkana piątego kręgu magii. Od tej pory będziesz mógł wykorzystywać magiczne runy zaklęć ognistej burzy i lodowej fali oraz posiądziesz moc niszczenia ożywienia. To już miałem wcześniej. Jednak najpotężniejszym zaklęciem piątego kręgu magii jest tchnienie śmierci. Gdyby udało ci się kiedyś odnaleźć tę runę, dysponowałbyś niewyobrażalną mocą. Staraj się nie wykorzystywać magii tego rodzaju bez potrzeby. Jest ona darem od Boga Ciemności. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Poznaj granice swoich możliwości, a poznasz samego siebie. Obawiam się, że prawdziwy ja jestem naprawdę... Ups. Chciałbym nosić twój czas. Obyś wrócił... Kupiłem drugi raz to samo... No dobra, nieważne. Obawiam się, że prawdziwy ja jest bardzo... upiorny. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. Miło. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. No ba. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Okej, okay, na początku naładuję sobie manę, żeby mógł się teleportować. I też udałoby sobie zwiększyć siłę, zanim wykonam ostateczne cięcie, że tak powiem. Siłę, tfu, zręczność. Im więcej ma... nie mam punktów umiejętności. Brakuje mi 5 punktów. Może po sobie jakąś mordę? A, tak, ważna sprawa. Nie dokończyłem eksterminacji starego obozu, ponieważ zajmowało mi to za długo czasu. Woohoo! A, dobra, nie są zachwyceni. Tak jak się obawiałem. Musiałem znakodować jego szkodnika. Może krzykacz? Są najemnicy? Najemnik. Krzykacz. Cześć! To była dobra walka. Mówisz? No dobra, znakotowałem go już wcześniej. Wow! Szkodnik. Nie ma sprawy. No i po walce! Załatwione. Teraz czas zwiększyć zręczność. Oraz możliwości magiczne. Może... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Witaj. O, okej. Okay. Nie mogę. No dobra, w takim wypadku...
Będę musiał znaleźć Diego do tego celu. Wiecie, w sumie zacząłem sobie te punkty umiejętności na wszelki wypadek. Lepiej się do tego mogą mi się przydać. No to kto? Czemu to jest? Nieważne. Dobra, czas iść do kopca rudy. Magowie ognia na pewno nie będą zachwyceni. Tfu, ognia. Magowie ognia są martwi, poza Mitenem. Magowie wody nie będą zachwyceni, jak zjem im całą magię z rudy. No ale koniec końców wydostaną się na zewnątrz, że to nie powinni mieć żadnych problemów z tego tytułu. Można polegać, ojcze. Tak długo, jak mnie... Zapis. I lecimy. To nie za potęgę magii. No, za potęgę magii. No i jedziemy z tym koksem. Proszę. Oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Czas na wielki finał. Gotowe. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Szkoda, że nie widzę jak... No dobra, fajnie. Tak, ta ściana wygląda bardzo ładnie. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd. Natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Dobra. Na porządek polecę do Xardasa i go poinformuję o dobrych wieściach. Przy okazji sprawdźmy, jaką moc ma Uriziel 120. Okej. Okay. Hue. No, innymi sobie nie potrzebuję już więcej siły, ponieważ mam obecnie miecz, który jest tak i tak jest najmocniejszy i nie potrzebuję niczego, żeby nim władać już, co oznacza, że mogę wszystko wpakować w magię. Xardas z toporem na plecach wygląda kretyńsko. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite! Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem. Teoretycznie przynajmniej. Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna, co sam miecz. Ale nie zapominaj, że jedynie mag szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. To jednak zostawię sobie miecz. Poszukuję wiedzy. Zobaczymy, czy nie ma tutaj Xardas tchnienia śmierci. A. Nie, nie ma. Dobra, to przekadrowywanie mnie irytuje. I nastał nowy dzień, a wschód był krwawy. Bo poprzedniego dnia stary obóz zniknął z mapy. Pozostały jedynie martwe ciała i puste budynki.
Bezimienny przetoczył się niczym plaga po terenie, usuwając wszystkich, którzy byli lojalni wobec Gomeza. A wszystko to, co posiadali za życia, zostało pozostawione, by gniło po wieki. Znaczy, no ogólnie tutaj w drugiej części wprowadzą się paladyni, więc żyją z tego użytek. A ponadto, nawet gdybym pozostawił tego kogokolwiek przy życiu, to i tak wyrżnęliby ich orkowie, którzy zwalą się tutaj tłumnie w momencie, kiedy padnie bariera. PS! Potrzebowałem expa. No i zabawniejsze jest to, że ogólnie nie jestem w stanie tutaj podnieść kołowrotem bramy, więc... No cóż. Pozostaje tylko teleportować się stąd w cholerę. Na szczęście znalazłem Diego tam, gdzie był wcześniej, więc... Za potęgę magii! Okej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać. Umiesz teraz? Wróć niedługo. Tak. Trzymaj się. Muszę zobaczyć odnośnie mojej broni dystansowej. Ta poczuje 55, a ciężką sprzedałem. Czyli tak naprawdę potrzebowałbym jeszcze jednego poziomu, żeby móc się posługiwać tą... Za potęgę! Możesz mnie czekać? Tak. Czyli potrzebowałbym jeszcze jednego poziomu, niestety. Umiesz teraz wróć. No dobra. Trzymaj się. Woohoo! Dobra, w takim wypadku muszę pójść i tak jeszcze złoić dwóch strażników, którzy pozostali mi do złojenia. No a potem... A potem się pomyśli. Podejrzewam, że raczej skoczę teraz już do miejsca przeznaczenia, czyli do miasta orków. W sumie teraz to martwego miasta też tak samo. Mam coś z przerabieniem żywych miast na martwe miasta, cholera. To ta rządza expo. Nawet sierwet tańczy. No cóż. Załatwię, że tej dwóch gości... A! Uryziel ma jedną... Dla niektórych dobrą, na drugich złą cechę. Mianowicie... Nie trzeba dobijać gościa czymś, którego się im zabije. Ponieważ Uryziel zadaje obrażenia do ognia. Tak więc... cóż. A jeżeli chodzi o Stone'a, nie znalazłem go, mimo że przeszukałem podziemie twierdzy, aczkolwiek nie byłem w stanie podnieść jednej z krat. Nie wiem czemu. Nie było żadnej widocznej metody otwarcia, więc w jakimś czasie poddałem się i sobie po prostu poszedłem. Liczę ogólnie, że zdobędę jeszcze troszkę doświadczenia, bym mógł założyć spokojnie już te kusze i no cóż, udać się tam w pełni uzbrojony. A, orkowie. No, jestem ponownie w mieście orków. Mieście orka. Stary, to jest naprawdę smutne. Przestań. Tak, wiem, po użyciach za dawnych czasów, kiedy wszyscy inni byli żywi. A tak serio, to po prostu jego AI kazało mu bić łapą i w bęben. Zapomnij już o tym, że cała reszta jest martwa. Nie wiem, czy jest smutniejsze. Tak czy inaczej... to tędy się wchodziło? Nie, nie tędy. Nie udało mi się niestety... zdobyć ostatniego poziomu, który pozwoli mi noszenie na plecach kuszy. Cóż, jestem prawie arcymagiem, ponieważ jeszcze nie mam dostępu do 6 poziomu magii, niestety. Ale za to jestem bardzo dobrym wojownikiem. No i całkiem niezłym kusznikiem i łucznikiem. Znaczy, no, łucznikiem nie. Kusznikiem tak.
do boju. Czemu on jest martwy? O. Okej. Trzeba stawić czoło apokaliptycznym strażnikom, a później zabić Korkaloma. Chyba. Momentum. Mam nadzieję, że będę miał okazję na zrobienie tego. No cześć. Zdziwiony? Czekaj. Nie mają czegoś ciekawego poza tym. To się zawsze przyda. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. I ostatni, piąty. No dobra, wygląda na to, że to jest ostatnia piąta. Tak, piąta. Ostatnia prosta. Więc jazda. No. Teraz poszło jak trzeba. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc, należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Zasnąć? Czekaj. Skoro śpi... O. Tak, wiem, jestem wredny. Ale musiałem sprawdzić. For science! Dobra. Nawet nie, żeby nam przyglądał bocznych sal. Chociaż... A nie, czekaj, nie są boczne sale, to jest droga naprzód. Chyba. Jednak to nie jest droga naprzód. No cóż, eliksiry się przyda. Trzeba się przyspieszyć i znaleźć komnatę śniącego. Może tędy. Hup. No nie, też nie. Ścierwo. Dobra, to jak mam się do niego do ciężkiej cholery dostać? O, tu jest przejście.
A nie, to tylko boczna strona korytarza. Podejrzewam, że jak zwykle grafika ukrywa przede mną coś. No dobra, wracam do głównej sali. Chyba właśnie zmarło napięcie. Niestety nie dostałem za nie żadnego expa. Szkoda, dostałbym może chociaż level. No i co teraz? O, tu jest zejście niżej. Następny kretyni. Dobra. Słychać, że żyli, albo... Znowu trzymam miecz w bardzo finezyjny sposób. Chyba zębami, nie wiem. No, cokolwiek. A, tu jesteś. I teraz ty. Okej. To jeszcze zabić nasz ekipelek. Nareszcie, znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę. A ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich! Śniący! Zbudź się! Au. Ja ci dam. Nie ty! Jak słowo daje! Nie mogę się... Jest, wreszcie. Tylko teraz już stąd nie wiem. Facet wziął nogi dostanę, za pas! Facet wziął nogi za pas! Fajnie. Musiałem zatrzymać tego pieprzonego nowicjusza. Lubisz pirokinezę, Korkalom? Nareszcie, mój on nie pozwoli świat wszyscy, a ty śni... Bla, 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 bla. W sumie... Jedno serducho. Drugie serducho. Wow. Wow, 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 wow. Ach, nie mogę. Książę demonów? Damn. Wasza wysokość, proszę się położyć.
Ty to samo. O rany, znowu ten, który będzie unikał w nieskończoność. O, Shardweed. Teraz muszę zawić korka Loma, bo będzie mnie irytował. Chyba nie wiem jak. Jeszcze raz. Trzeba zabić korka Loma! Żegnam tego pana. Facet wziął nogi za pas. Wow. Śniący! Okej, okay, teraz wiem, co mi podpala. No. Aha, fajnie, że się mogę ruszyć w ogóle. Ruszaj dupę! Trzeba się stąd zawinąć, póki tutaj ten śniący muci kulami ognia. Muszę wytłuc tych wszystkich skoczybyków. Bo jeszcze trochę od tego płomienia mi szlak trafi. No zapraszam. Pierwszy. Drugi. Okej. Zapis. Podstawowym zaklęciem śniącego jest zbagowanie gry. No, nie. Czas stąd spieprzać. Zaraz znowu spłonę żywcem. Powtóreczka. A zapomniałem sobie walnąć miksturki. Szkoda, że nie ma żadnej epickiej muzyki do tej walki. Tylko i dźwięki tła. I ostatni. No, teraz bez większych przeszkód. Zasobę kolejną i znowu płonę i... No kurde, rusz się do ciężkiej cholery! Ledwo, bo ledwo, ale jest. Mam czystą drogę do wszystkich serc. Licząc oczywiście... No teraz będę książęta demonów. No dobra, no to znowu dreptamy. Śniący. Wahoo! Kolejny książę demonów. Thank you.
Ciekawe, czy się na co może go grzmotnąć. Tak, grzmotnął go. Następny, tylko znowu trzeba się wyleczyć. I zapisać grę. Jak mi się znowu zbaguje, to nie chcę wylądować znowu przed momentem, w którym zabiłem wszystkich tych pieprzonych fanatyków. Spróbuję załatwić już oba ostatnie serca na jednym podejściu. Otwieraj! I ostatnie. Dawaj, dawaj, dawaj! Powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. No. Gothic 1, wielki wino. Szkoda, że nie dało mi się znaleźć Stone'a, ale no cóż. Tak czy inaczej, wreszcie śniący został wywalony w cholerę, a ja mogę odpocząć przed nagrywaniem Gothica 2. No dobra, ponieważ świat się nie zmienia, to do zobaczenia w tym nierealnym świecie. Już wkrótce w Let's Play Gothica 2.